Halleluja. Już jest gwiazdą. Słuchajcie, brąz jest super. Brąz jest fajny, każdy latem lubi opalić się, żeby było wiele brązu. Każdy to lubi, prawda? My wiemy to, prawda? Dziewczyny lubią brąz, kapucyn o tym wie, więc czule modli się. Jak śpiewał Ryszard Rynkowski. Chyba tak, nie? Tak. A tak było. Natomiast jest wiele odcieni, prawda? I nie jest tylko tak, że wszyscy chodzą w brązie. Potwierdzam. Czy są inne jakieś kolory, na przykład duchownych? Czerń. Czerń. Czerń jest odcieniem, który kojarzy się z duchownymi, najczęściej z kapłanami diecezjalnymi. Nie jest przypadek, że o tym mówię i wspominam. Dlaczegoż? Uwaga, ponieważ odpowiadam. Ponieważ jest z nami specjalny gość. O, tutaj już się... Proszę nie szarpać barierek. Proszę nie szarpać barierek. Proszę powściągnąć wodze. Natomiast jest z nami szczególny gość, który mam nadzieję, że trochę będzie nam przekazywał Ewangelię w języku zrozumiałym dla nas, to znaczy dla ludzi młodych. Powiedziałem nas, ponieważ z bratem Bartoszem jesteśmy bardzo... No powiedz to. Młodzi, nie wstydź się tego. Ta siwizna to jest oszustwo. Postarzamy się temu. Siwe to mądre. Tak sobie wmawiamy. Tak sobie wmawiamy. W każdym razie jest z nami, nazwiska nie wymienię, ale znany z różnych piosenek. Jest to związane z hip-hopem. Jest księdzem. On często skacze. Głosi Ewangelię o Królestwie Niebieskim w języku hip-hopu w taki sposób, że on po prostu, to mu się składa, to mu się klei. On jedzie autobusem i gada. Po prostu i mu tak jedzie to. I jest przed nami oto ksiądz Jakub Barczak! Cześć, dzięki, Bóg zapłać. Postanowiłem szybciej wyjść na scenę, zanim będziesz kontynuował ten wątek, że jedzie autobusem i tak dalej. Ale tak robi. No tak jest, no. Jest. On po prostu, jak mówi, potrafi opowiedzieć wiele historii takim tym językiem, wiecie, że pyty, ryty i to się wszystko zgrywa, nie? Nie wiem, jak on to robi, bo ja próbowałem parę razy, ale średnio idzie. I jak się czujesz wśród brązu? Bardzo dobrze. Myślę, że my jesteśmy większe podpadziochy w czarnym. Brązowi wiadomo, że są super ekstra i w ogóle. Ale to, że jesteśmy podpadziochy w pewien sposób jest też pociągające. Tak więc ja na propsie. Ale sandałki ma! Trzymasz tamę z nami. Się przyzwyczaiłem do mojej wspólnoty. Nie ma lipy. Są sandałki. Się tak. Mogę uczyć, no także, niestety. Słuchajcie, oddajemy go w wasze ręce. Zachęcam do tego, żeby się dobrze bawić. Przy tej muzyce można naprawdę dobrze się bawić. Jeżeli ma ktoś fantazję ułańską do tego, żeby tańczyć, róbcie to swobodnie. Natomiast bardzo proszę, nie wchodzimy na scenę. To jest taka umowa między nami, żeby nie wchodzić na scenę, dlatego są te barierki. Słuchajcie, tu z przodu jest Bartek, Dajśman i Marek? Kacper, przepraszam. Oni będą pokazywać właśnie, jak tu skakać. To są ci właśnie wzorcowi tutaj w pierwszym rzędzie. I tu w ogóle jest strefa VIP, tu nie ma kocyków, kocyki są dalej, tu się skacze, nie? Można podchodzić. Chciałem powiedzieć, Kacper to jest osoba, która została przyjęta do zakonu, jest aspirantem, ale on potrafi się bawić. Możecie na to uwaga, bawić. Pokazuję i objaśniam, no! Tu bliżej wszyscy! Dobra, uwaga, jesteśmy tutaj wśród braci franciszkanów, tak więc siary nie jesteśmy w stanie, żeby sobie zrobić, nie ma co się spinać, tak więc wszystkich zapraszam tutaj do przodu i na początku zaczniemy od takiego prostego wyznania wiary. Ja będę mówił w Boga i prawdę, a wy mówcie po prostu wierzę. Boga i prawdę, coraz mocniej, uparcie, mówią, że tak łatwiej. Inaczej nie potrafię. Dobra, a tak w ogóle a propos języka młodzieżowego, bo ja też taki jestem młodzieżowy w cudzysłowie. Ile lat jesteście po święceniach? 4. 6. No i to są właśnie młodzieżowi księża, ja 14. Dlatego no, już lekki zgret się robię, na proboszcza się już szykuję, gdzieś tu w pobliżu, szukam parafii, się rozglądam. Nie no, żartuję. No, ale...
sumie szczerze to jest mi obojętne, cokolwiek bym robił w kościele, ważne, żeby być księdzem. To jest moja opcja na życie, tak więc jest mi to obojętne. Ale uwaga, to jeszcze raz. Boga i prawdę coraz mocniej, uparcie mówią, że tak łatwiej. Inaczej nie potrafię. Od razu zastrzegli, że nie wolno wbiegać na scenę. To już się domyślam, co było w minionych latach, że była rzeź, trzoda i tak dalej. Tak więc postarajcie się tutaj nie zrujnować tego wszystkiego, samemu sobie krzywdy nie zrobić. Uwaga, no dzisiaj sam przyjechałem. Jak ktoś chce być moim DJ-em, to zapraszam. Uwaga, podnieśmy obie ręce dla Chrystusa. Bity prosto z mojej plebanii. A w ogóle słychać mnie? Dobrze? To uwaga, wszystkie ręce w górę, Boga i prawdę. Coraz mocniej, uparcie. Mówią, że tak łatwiej. Inaczej nie potrafię. Boga i prawdę. Coraz mocniej, uparcie. Mówią, że tak łatwiej. Inaczej nie potrafię. Za nowoczesnych wartości, jak chrześcijaństwo Polska, za ścianański wioska krótki. Ciekawostka nie jest prosta, wiara w Boga. Mieć ją jest spoko, jak ciązariusz oko. Mówię prawdę, dosadnie. Tak trzymam mikrofon, składam rymy w sudanie. Bo jeśli zapięć sam zostanie. Inne tylko fobia, pytam gdzie jest dziś norma. Rzecz nie w narządach, człowieku Boży obraz. Nawijam w imię dobra, wciąż kiedyś manę. Choćbym sam tu był jak palec, przy Bogu zostanę. To w duszy zapisane, o tym ludzie chcą zapomnieć. Sumienie zasłaniają władzą, wyglądem, nie sądzę, to nie mądre, w ogóle też trochę śmieszne. Dzwonił jakiś koleś, pytał, czy go wykreślę z księgi metryki i chrztu. Liczy się wiara, a nie której ze słów, kim dla ciebie jest Bóg. Ej, pomyśl szczerze i ręce w górę wszyscy. I w lewo, i w prawo, i w lewo, i w prawo. To wierzę w Boga, niech zaraz głośno ze mną powtarza. Po prostu wierzę i oddajmy chwałę Panu. I w Boga, i prawdę. Coraz mocniej, uparcie. Mówią, że tak łatwiej. Inaczej nie potrafię. Boga i prawdę. Coraz mocniej, uparcie. Mówią, że tak łatwiej. Inaczej nie potrafię. Mam ciśnienie, zajawkę. Raczej nie spinę, synek. Walczyć o dobrą nowinę. Wiara daje sens, siłę, dystans. Przede wszystkim ksiądz konserwatysta. A propos z nieba miszka, bez niego ciężka kiszka. I choćby mi mówili, że liczy się nihilizm, choćby mi cisnęli, że chrześcijaństwo wiara, przyszłość i relikt. Misyjne tereny wolę już zrobić za zędę, niż lecieć obcym pędem. Za ideologią gender, bezbożną propagandą. Bóg stoi za prawdą, nie media, moda, banknot. Wiara jest martwą i się uczynków jej pozbawić. Wielu ma go zań, stąd antyklerykalizm, brak wiary, laicyzacja. Sens, motywacja, Bóg, modlitwa, pasja. Nie zobaczysz we mnie strachu, zawsze na luzaku. I uwaga, oddamy chwałę Panu i wszyscy głośno. Boga i prawdę. Coraz mocniej, uparcie. Mówią, że tak łatwiej. Inaczej nie potrafię. Boga i prawdę. Coraz mocniej, uparcie. Mówią, że tak łatwiej. Inaczej nie potrafię. Boga i prawdę. Coraz mocniej, uparcie. Mówią, że tak łatwiej. Inaczej nie potrafię. Boga i prawdę. Coraz mocniej, uparcie. Mówią, że tak łatwiej. Inaczej nie potrafię. Dobra, to było tak rozgrzewkowo. Bo trochę jestem zszokowany, bo się dowiedziałem, taką mam swoją osobistą, ważną wiadomość, no, że zostałem współwychowawcą kleryków u nas w diecezji. No więc tak się trochę przejąłem dzisiaj, taki dosyć ważny dla mnie dzień, no bo duża odpowiedzialność przed tymi, którzy później będą tworzyli przyszłość Kościoła. Uwaga, to teraz znowu zaczniemy z rapsami i teraz będzie na kozaku. I teraz będzie tak. Mamy siłę, mamy wiarę, Chrystus Królem, Chrystus Panem, amen! I wymówcie amen. Mamy siłę, mamy wiarę, Chrystus Królem, Chrystus Panem, amen! Amen. Aleluja! Mamy siłę, mamy wiarę, Chrystus Królem, Chrystus Panem, amen! Amen. Aleluja! Mamy siłę, mamy wiarę, Chrystus Królem, Chrystus Panem, amen! Amen. Aleluja! Dobra, to oddajemy chwałę Panu.
Amen. To uwaga, wszystkie ręce do góry i za chwilę skaczemy w rytm kozackiego bitu. I uwaga. Mamy siłę, mamy wiarę. Chrystus Królem, Chrystus Panem. Mamy! Amen. Alleluja! Mamy siłę, mamy wiarę. Chrystus Królem, Chrystus Panem. Mamy! Amen. Alleluja! Wszyscy skaczą! Mamy siłę, mamy wiarę. Chrystus Królem, Chrystus Panem. Mamy! Amen. Alleluja! I wszyscy skaczą! Mamy siłę, mamy wiarę. Chrystus Królem, Chrystus Panem. Mamy! Amen. Alleluja! Mamy siłę, mamy wiarę, Chrystus Królem, Chrystus Panem. Mamy! Alleluja! Szczerze wierzę i się modlę, przez pacierze w to, co dobre, zgodne z wiarą z tym, co pisze w Biblii. Oby nie brakło modlitwy, tego widzieć bliźnim. Wciąż uparcie z wartem szukam wiary w tym, co bardziej. Dobre Boże święte, życie przy Bogu zwycięstwem, nigdy leszczem, dobrze wierzę. Ten zatypków ciemne, wolę i za światłem, ważne w zgodzie ze sumieniem i z tym, co ono dyktuje, żyć bez Boga wiesz, nie umiem. Mamy siłę, mamy wiarę, Chrystus Królem, Chrystus Panem. Mamy! Amen. Alleluja! Mamy siłę, mamy wiarę, Chrystus Królem, Chrystus Panem. Mamy! Alleluja! Mamy siłę, mamy wiarę, Chrystus Królem, Chrystus Panem. Amen! Alleluja! Mamy siłę, mamy zapisany w niebie, tu przed Bogiem każdy grzesznik stać z kolan, czy nim możesz człowiek. Życie piękne przy nim proste, umiejętnie na to dobre. Lecę sobie kozak, wierzę, wierzę chłopak. Nie na opak, kupa siły daje mi tu Bóg. Szkoda mi to słów, na to ciemne słabe. Wiarę niosę sobie w słowie, dramat czy cokolwiek, człowiek czym się z Bogiem grubo. Mamy siłę, mamy wiarę, Chrystus Królem, Chrystus Panem. Mamy! Alleluja! Mamy siłę, mamy wiarę, Chrystus Królem, Chrystus Panem. Mamy! Alleluja! Mamy siłę, mamy wiarę, Chrystus Królem, Chrystus Panem. Mamy! Alleluja! Dobra, trzecia zwrotka, którą zaraz wymyślę. Tak, te czasy szybciej, więcej, zobacz, świat pędzi szalonym tempem. Kiedy upadłem, kiedy uklękłem, jedynie Bóg podał rękę. Jo, to co święte, wierzę, wielbię, wszystko działać można w nim. Wszystko marność, wszystko pył, lisił był, jest sens Bogu znowu. Z wiarą łaską się przekonasz, jak kozacko wiesz ufać, czerpać siłę od świętego ducha. Poznaję, wiem, twoja miłość jak ciepły deszcz, tu lifem, być blisko, jeszcze bliżej. Czym bliżej, bez miłości nic nie widzę. Mamy siłę, mamy wiarę, Chrystus Królem, Chrystus Panem. Mamy! Amen. Alleluja! Mamy siłę, mamy wiarę, Chrystus Królem, Chrystus Panem. Mamy! Amen. Alleluja! Mamy siłę, mamy wiarę, Chrystus Królem, Chrystus Panem. Mamy! Amen. Alleluja! Mamy siłę, mamy wiarę, Chrystus Królem, Chrystus Panem. Mamy! Amen. Alleluja! O Panu! Bóg jest wielki. Ej, generalnie sam ksiądz na scenie to jest lekki suchar. Jakby ktoś chciał coś tutaj ze mną zarapować, to zapraszam na scenę, na jakiś freestylik albo pod jakiś bicik kozacki. To jak wyjdzie jakiś kozak, no to zapraszam na luzaku. Dobra. Uwaga, to teraz... O, już jest. No dawaj, stary, wbijasz. Jest drugi mikrofon. Trzeba dać drugi mikrofon. Jaki beat? Profesjonalny, półprofesjonalny, czy na pełnym kozaku, czy na lekkim kozaku? Old school najlepiej? Dobra. Piszymy old school. Może być taki? Ej, uwaga, będzie tak, refren będzie tak. Ja będę mówił, po co to wszystko, a wy mówcie, dla Jezusa. Po co to wszystko? Po co to wszystko? Po co to wszystko? Wiara plus hipko. Po co to wszystko? Warto żyć Biblią. Po co to wszystko? Dobra, no i ty wiesz, dla Jezusa pociśniesz kozak zwroteczkę. Oj. Dobra. No to super ekstra.
Ręce w górę wszyscy! Po co to wszystko? Dla Jezusa! Po co to wszystko? Wiara plus kipko! Po co to wszystko? Po co to wszystko? Wiara plus kipko! Po co to wszystko? Warto żyć Biblią! Wbijam na scenę tu jednym ZUS-em. Kiedy będę w niebie, zbiję piątkę z Jezusem, ja. W tym życiu nie męczę się z ZUS-em. Jadę, żeby zbić piątkę z Jezusem, tak. Idę na klęczkach, idę do nieba. Wiem, że Boga tak w życiu mi trzeba. Przyjechałem na Wołczyn, były 2 lata. Bez Boga nie ma świata. Lecę tu na freestylu, lecę dla Boga. Bez Niego życia mi szkoda, a. I tak wszystkie ręce w górę i po co to wszystko? Po co to wszystko? Warto żyć Biblią? Po co to wszystko? Wiara plus kipko? Po co to wszystko? Warto żyć Biblią? Jak to po co, jak to po co? No i w sumie jak? Z całą mocą chodzi o to, nie żyj byle jak. Z wiarą Bożą tak się wożą kozak, no a jak? Całą mocą sił, weżyć warto na bank. Jak to po co gim przedodał? Jezus Chrystus, Bóg, mistrz, Król, jedyny Pan. Życie wieczne niebo, w sumie taki jest plan. Dla Jezusa ta nauka, cała sztuka szukać. Po co to wszystko? Wiara plus kipko? Po co to wszystko? Warto żyć Biblią? Po co to wszystko? Wiara plus kipko? Po co to wszystko? Warto żyć Biblią! Dziś się? Dalej! Jak poznać Jezusa, pytał jeden koleżka. Pozmodlitwa jału, można metoda skuteczna. Pomysł i refleksja, jedyny zbawca, Król i Mesjasz. Inny przy nim cienia z gola spół do lesa. Stereotypy lecę ponad słucha sztu księdza. Ej tam, wielu się nakręca. Wielu wierzy w kościół, który kreują na media. No polewka, się nie modlą wcale, ej. Weź przestań, nie pociskaj Bogu, bo serio tak nie trza. Ta największa to miłość miłosierna. Po co to wszystko? Wiara plus kipko? Po co to wszystko? Warto żyć Biblią? Po co to wszystko? Wiara plus kipko? Po co to wszystko? Warto żyć Biblią? Po co to wszystko? Wiara plus kipko? Po co to wszystko? Warto żyć Biblią? Dobra, dobra, to wszystko dla Jezusa. Oddaję mikrofon. Przyznam się, że jak tu byłem ostatni raz, to było 8 lat temu, no i pełniłem taką w sumie najmądrzejszą posługę w mojej historii kapłaństwa. Byłem kapelanem w szpitalu nowotworowym. Właściwie to zaczynałem swoją posługę. No i minęło 8 lat. W międzyczasie, po 2 latach, nie to, że zdezerterowałem, ale obecnie jestem duszpasterzem młodzieży u nas w diecezji pod Górą Ślężą. Ale rzeczywiście tamte 2 lata to były takie najmądrzejsze 2 lata w moim kapłaństwie. I w ogóle w byciu księdzem jest to najlepsze, że gdy po ludzku wydaje się, że nie jest tak fajnie, to tam najmocniej można doświadczyć Pana Boga. Tak więc, no to daje mega wielką wolność. I tam jest doświadczenie Pana Boga, gdzie trudy życiowe. To tylko tyle się chciałem pochwalić, tak nadmieniając. W ogóle coś się wkręciłem i jak u siebie w kościele, patrzę w jeden punkt, bo mi coś się teksty niektóre zapominają i u nas w parafii też mam taką fazę, że nieraz się patrzę w jeden punkt, żeby się skoncentrować na Panu Bogu, ale ostatnio tam stały takie 2 parafianki. No i się patrzyłem cały czas na te dziewczyny i one później przyszły na plebanie i jedna zaczęła płakać, że o, i chyba się nieodpowiednio ubrałem do kościoła, ksiądz cały czas się na mnie patrzył. A ja po prostu się patrzę w jeden punkt, jak no chcę się skoncentrować na czymś, bo raczej mam średnio z podzielnością uwagi, no i nieraz mi różne durne pomysły przychodzą do głowy, typu, a coś tam, no i to jest słabe. I dlatego wolę patrzeć w jeden punkt, żeby się skoncentrować na Panu Bogu, no ale akurat tu na scenie to whatever, także. Dobra, teraz będzie kawałek o mega głębokiej treści, zresztą jak te wszystkie, no, to tutaj będzie kawałek pod tytułem Bóg zapłać. Bóg zapłać. Dobra. Znowu kozacki beat, prosto z mojej plebanii. I uwaga, wszystkie ręce do góry, w rytm tego kozackiego beatu, to jest hip-hop. Na cześć Pana Boga, czyli najlepszy rodzaj rapu.
Bóg zapłać za Chrystusa. I ręce w górę. Za Chrystusa wiary, żyć światło. Dziękuję bardzo, Bóg zapłać, że mam ludzi za chwilę każdą. Dziękuję bardzo, Bóg zapłać, za Chrystusa wiary, żyć światło. Dziękuję bardzo, Bóg zapłać, że mam ludzi za chwilę każdą. Dziękuję bardzo, zobacz, to mam pańsko Kuba. Jedna bluza, bogaty, bogaty, skarby to bliźniej, nie kul ciosa. Nie jak mali kajsu, pełne dresy, powołany styl bez pozerki. Dla wielu szczęście, gadżet, rzeczy, syto, narady, życie wieczne, dał wszystko gratis, jedynie Bóg, nie pliki stóp, inne sekund. Na wiarę nie stać, istna komedia, co mówią media, Boga im nie trza. Za miłosierdzie, za to co przejdzie, ucho igielne, bogat, bogat, nieważne co masz, a jak to ściskasz, Bóg zapłać! Kiedyś też miałem ciśnienie ku rzeczom, po śmierci brata, serio mi przeszło, gdzie indziej sedno, wiem to teraz. I ręce w górę dla Chrystusa, Bóg zapłać za ten dzisiejszy dzień, za tegoroczne wakacje, za Kościół, za braci franciszkanów, Bóg zapłać! Za Chrystusa wiary, żyć światło. Dziękuję bardzo, Bóg zapłać, że mam ludzi za chwilę każdą. Dziękuję bardzo, Bóg zapłać. Za Chrystusa wiary, żyć światło. Dziękuję bardzo, Bóg zapłać, że mam ludzi za chwilę każdą. Dziękuję bardzo przede wszystkim za dar Eucharystii z Biblii, słowo, w którym jest życie wieczne. Serdecznie dziękuję bardzo za wolność, miłość, że widzę to światło, że nie banknot, rzeczy, gadżety czy priorytety. Wiara, modlitwa to priorytety. Przy Duchu Świętym Kuba ciąg z tego świata, ale trochę nie stąd. Yo! Błogosławisz problemy, kłopoty, dramaty, te wszystkie. Dajesz duchowo, ile ufasz, że dźwignę. W modlitwie czuję się silniej, lepiej, mocniej. Dzięki za Polskę, za kapłaństwo, za mamę, za hip-hop. Dziękuję bardzo za wiarę, za wszystko. Ręce w górę, Bóg zapłać. Za Chrystusa wiary, żyć światło. Dziękuję, Bóg zapłać, że mam ludzi za chwilę każdą. Dziękuję bardzo, Bóg zapłać. Za Chrystusa wiary, żyć światło. Bóg zapłać, że mam ludzi za chwilę każdą. Dziękuję bardzo, Bóg zapłać. Za Chrystusa wiary, żyć światło. Dziękuję bardzo, Bóg zapłać, że mam ludzi za chwilę każdą. Dziękuję bardzo, Bóg zapłać. Bóg zapłać. Bóg zapłać, Bóg zapłać. Dobra. Ej, przyznam się, że ja z tym rapem już od 98. Kiedyś w ogóle był taki głupi kawałek. No, wy tego na szczęście może nie znacie. Nigdy o tym za bardzo nie mówiłem publicznie. Taki głupi, głupi. A my jedziemy po zioło. No i właśnie tam mój brat wszyscy. No i w ogóle całą mam plejadę głupich kawałków o tym, że ja najlepszy, moi koledzy najlepsi i tam inne rzeczy najlepsze. Później na szczęście wstąpiłem do seminarium. No i się skupiłem na tym, żeby być księdzem, żeby nie przegrać swojego życia. No i wróciłem do zajawki. Ale generalnie z pierwszej zajawki to jestem ksiądz. Kuba, ksiądz. No właśnie. Dobra, uwaga. To będzie kolejny kawałek. O, taki był konkurs. Hot 16. Po prostu zarapuję ten teraz. Oj, niektórzy kojarzą. Nawet chwilę myślałem na plebanii nad tym kawałkiem. Jakieś tam pół godziny. Życie jest gite, z nas spoko luz. Idę w modlitwę, jest działa Bóg. Pochwalony znów jest Chrystus. Anty-covid masz w słowie Bożym. Patrz, Jan 14, że nie tworzy dziś serce wasze. Sutam nie prosto, przy mikrofonie to jest lekką troską. Czasy poryte i to tak nie wąsko. Wiesz, gdzie jest gite, jest mistrzowską. Boską opcją wiara, Bóg, modlitwa. Mocno non-stop mówi mi tu Biblia. Obczaj ją, bo zmartwychwstał, pokonał zło. Wierzysz? No! Kuriozum, znowu zapisanej sytuacji masz dowód, ziomuś, tylko zacki. Lecą z plebań te grube szesnastki. Dwoń po anty, muzyka czarnych. No i, oj, Kuba, Kuba, ksiądz. Masz rap na tacy, ogarniaj typie, ileś dla Boga warty. Bóg, 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 przy kim stoję, wiem. Nigdy www.fajnyksiądz.pl. Bum, 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 walczę z złem. Taka bomba, wiesz, z parafii, tak jest, taka bomba, z parafii, Uwaga! O, zapłać, zapłać. Poprzedni kawałek był pod tytułem Bóg zapłać. Zgadnijcie, jak go wymyśliłem. Przy zbieraniu tacy. No serio. To była inspiracja. Co myślę, a Bóg zapłać, Bóg zapłać. No i powstał kawałek Bóg zapłać. Dobra, a teraz będzie kolejny kawałek, krótki utwór słowno-muzyczny. Też takie mam pytanie.
Mam ze sobą płyty i chętnie komuś dam płytę. W ogóle najlepsze płyty rapowskie. Moje. No nie, ale chętnie komuś dam płytę, ale jakby też nie o to chodzi. Jakby ktoś wyszedł i się podzielił swoim świadectwem wiary. Dla mnie w ogóle, ja już to sobie dawno temu przemyślałem, że jakby nie Pan Bóg, to by to wszystko nie miało sensu. No bo człowiek jest na chwilę, a później by go nie było, to jest w ogóle bez sensu. Dlatego musi być Bóg, a poza Chrystusem nie ma w nikim innym zbawienia. Więc nieraz wydaje się to być trudne, być wierzącym, ale jeśli byśmy byli niewierzącymi, to by było bez sensu. No i żeby wierzyć w Boga, to jestem pewny, że trzeba Go w swoim życiu spotkać. Więc jeśli ktoś by mógł opowiedzieć o swoim spotkaniu z Chrystusem, no to zapraszam na scenę, w ogóle przemódlcie to. Jakby się ktoś mógł podzielić świadectwem wiary, byłoby mega. No bo wszyscy mamy jakąś swoją wędrówkę wiary. No i zawsze te świadectwa są dla nas umacniające. No, że Pan Bóg rzeczywiście działa w życiu. To ja, jeśli ktoś będzie chciał, to po tym kawałku, ja jeszcze jeden teraz zarapuję, będę mówił, co robię, a wy mówcie, się modlę. Co robię? Co robię? Co robię? Tak, no, tak. No właśnie, bo już sobie pomyślałem nad tymi świadectwami wiary jakoś tak. Tak noszę tą bombę, jest spokój i w ogóle pytasz, co robisz? Modlę. Masz siłę i wiary, jest kozak i konkret. Proste, jest dobrze. Co robię? Co robię? Dobra, to proszę przemódźcie. Kto mógłby się podzielić swoim świadectwem wiary? No i byłoby kozacko, jakby ktoś wyszedł i się podzielił swoim świadectwem wiary. Co robię? Się modlę. Co robię? Co robię? Co robię? Co robię? Tak noszę tą bombę, jest spokój w ogóle i pytasz, co robisz? Modlę. Mam siłę i wiarę, jest kozak i konkret. Proste. Jest dobrze. Dobra, i przemyślcie nad świadectwem, byłoby mega, jakby się ktoś podzielił. Uwaga, i w rytm tego kozackiego bitu wszyscy skaczą. Co robię? 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 Jest dobrze, tak noszę tą bombę, jest spokój w ogóle i pytasz, co robisz? Się modlę. Mam siłę i wiary, jest kozak i konkret, proste. Jest dobrze, tak noszę tą bombę, jest spokój w ogóle i pytasz, co robisz? Się modlę. Mam siłę i wiary, jest kozak i konkret, proste. Tak cudownie ty tworzysz się z dumą. Na nogach trampki z wiarą na grubo. Zapy gdzieś to oś antyklerykalni. Na pewniaku idę w serc stan łaski. Dobrą nowinę niosę zawsze z chęcią. Słyszę po chwilę gdzieś tam pod ziemią. Robią sobie pinę dance, gadkę drętwą. Życie to walka o wiarę, serio. Bóg, 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 przy kim stoję wiem. Nigdy www.fajnsiąt.pl. Bum, 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 walczę z złem. Taka bomba, wiesz, parafię. Miałem zaproszenie, telewizja poranna. Zastrzeżenie wyszła z mody sutanna. Przez ryzyk być fajnym, sorry. Porażka, wielka beka, elo, pozdrawiam. Co robię? Co robię? Co robię? Co robię? Co robię? Co robię? Tak noszę tą bombę, jest spokój w ogóle i pytasz, co robię? Się modlę. Mam siłę i wiary, jest kozak i konkret, proste. Jest dobrze. Tak noszę tą bombę, jest spokój w ogóle i pytasz, co robię? Się modlę. Mam siłę i wiary, jest kozak i konkret, proste. Co robię? Co robię? Co robię? Co robię? Dobra. Się modlę. Warto się modlić, aby poznawać Chrystusa. Wielkie brawa. No więc, czy ktoś wyszedł i by się podzielił swoim świadectwem wiary? O! Wielkie brawa dla kolegi. Teraz trema. No, jestem Kacper. Mam 21 lat teraz. Stary też. No i tak, zaczęło się, byłem młody, miałem 15 lat, no i jak wszyscy chyba tu, z dziewczynami, z chłopakami się na imprezę,
takie rzeczy, jak, no, jak wszyscy. No, no i, a do kościoła chodziłem tylko w niedzielę i święta, też byłem ministrantem. No i do kościoła chodziłem, bo mama, babcia mówili, że no proszę, proszę, weź, pójść do kościoła albo coś. No i dobra, no chodziłem. No i tak się zdarzyło, że pojechałem rowerem do babci. No i później chciałem wrócić. No i przed domem byłem rowerem. No i skręcałem w lewo i czekałem, żeby auta przejechały. No i tak się złożyło, że taki dziadzio zapomniał okularów i wjechał we mnie. No i później, no i auto do kasacji było. No i ambulans przyjechał, karetka, straż pożarna. No i tyle. Ja nie patrzyłem nic, bo nie wiedziałem, gdzie jestem w ogóle. Tylko wiedziałem, że jest pas jakiś i tyle. No i później miałem dwa tygodnie w szpiątce. Głowa. No i krwiak w mózgu miałem. No i od nowa musiałem się uczyć mówić, czytać, pisać. Teraz mam błyskę w mózgu. No i od nowa. Później dzięki Bogu, że jeszcze żyję. No i później była rehabilitacja. No i później do domu wróciłem z mamą, tatą. No i patrzyłem na moich kolegów. No i kurczę, ty możesz porozmawiać z innymi, a ja nie mogę. Nie mogłem, w sumie to nic. Czytać też, kocham sport, ale też byłem na nartach biegowych. Miałem dobre wyniki w sporcie. No i tak samo też nie mogłem nic. No i miałem żal do Boga, że dlaczego ja? Dlaczego ja, a nie jakiś inni, że mają... ja byłem dobrym, tak myślałem, że byłem dobrym człowiekiem, a inni ludzie to tu zrobili to, 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 a ja, kurczę, nie mogłem nic. No i później nowy ksiądz przyszedł w mojej parafii. No i do kościoła poszłem, bo było jakieś nabożeństwo. No i poszedłem, bo mama powiedziała, że iść. No dobra, pojechałem, a musiałem. No i ksiądz nowy powiedział mi, że dlaczego masz pół mózgu? No i powiedziałem, no, że miałem wypadek, ale nie mogłem mówić, tylko mój kuzyn tak mówił do księdza. No i powiedział, że chodź do mnie na kawkę, porozmawiamy i sam powiedz to. No i poszedłem. Później do kościoła chodziłem tylko dla księdza, nie dla Boga. No i więcej do kościoła chodziłem. I później ksiądz powiedział mi, że chodź na rekolekcję. No i pojechałem z kolegami. No i patrzyłem, było tego kaplica, no i było msza po kościele, po mszy jeszcze się modliłem i patrzę, jaki obraz, nie namalowany, tylko narysowany, że Abraham musiał zabić Izaka. No i popatrzyłem to. No i taki ogarnął mnie w sercu takie miłość, szczęście i to
trudno to wyrazić, ale to tak jakby ktoś, twój kolega cię podrzucił i jeszcze dobił. O tak. No i później do kościoła, po rekolekcjach, do kościoła chodziłem dla Boga. Chciałem więcej z Bogiem się spotkać. Na przykład różaniec, jakieś litanie, brewiarz i takie rzeczy. No i wiedziałem, że dla Boga tylko chcę mieć. Z Bogiem żyć codziennie, co sekundę z Nim. No i później chciałem wstąpić do... być księdzem. Ale tak się złożyło, że kapucyni są, przepraszam, ale lepsi. No żartuję. No i z kapucynami dużo rekolekcji miałem. No i wiedziałem, że to moje miejsce. No i chwała Panu. I przepraszam, co powiedziałem, i o to chodzi, to mam tego, mowę. No i dziękuję, że mogłem powiedzieć wszystkim to i przepraszam, że nie zrozumiałem was albo drugą stroną. Siema. Brawo wielkie. Co ty stary, mówisz lepiej po polsku ode mnie. Wielkie brawa. No, jeśli ktoś jeszcze chciałby się podzielić swoim doświadczeniem Pana Boga, w ogóle cierpienie samo w sobie, już dawno do tego doszedłem, jest bezsensem. Ale Bóg przychodzi z poczuciem sensu i nadaje temu wszystkiemu sens, co trudne. No i, no właśnie, jako ksiądz, to wiem, że to jest słabe na przykład z tym rapem. Niektórzy mówią, fajna zajawka, że masz takie coś w kapłaństwie, ale ja podobnie jak kolega, ja też kiedyś spotkałem Pana Jezusa w swoim życiu, no i podobnie jak ty, też wymodliłem, że chcę zostać księdzem, jeszcze pewnie przed tobą dużo przygód, nie wiadomo, jak to się mówi, krew, nie woda, może jakąś dziewczynę ładną poznasz czy coś, mam nadzieję, że tego twoi współbracia nie słyszą, no ale różnie może być, zanim podejmiesz ostateczną decyzję, ja tą swoją decyzję podjąłem a propos kapłaństwa. A też miałem taki trudny moment, jak mówisz, że ty już masz 20 lat, to ja 20 lat temu, jak wcześniej wspomniałem, żeśmy nagrywali z moim bratem te głupie rapy, a my jedziemy po zioło i te inne, że jakbym dalej kontynuował tą karierę, to byłbym jakimś drugim Cypisem i tak dalej, trochę taka żenada. No i gdy kumple, hip-hop, koleżanki, koledzy, wszystko było dla mnie ważne, między innymi w tym również Pan Bóg. I wtedy przeżyłem taki mój najtrudniejszy moment w życiu, to znaczy mój brat miał wypadek i tak jak ty, że miałeś jednego krwiaka, to mój brat miał jeszcze więcej krwiaków i bardzo prosiłem Pana Boga o zdrowie, żeby mój brat wyzdrowiał, żeby się obudził. Ja w ogóle już wcześniej miałem taki przestrzał w głowie, że ja może bym został księdzem, mimo że w weekendy rapowałem z kolegami o tych ziołach i o innych, to w tygodniu przed południami byłem katolikiem, tylko w weekendy mi nie wychodziło. No i tak mniej, no i tak nawet nieraz na modlitwie sobie myślałem, a może ja bym poszedł do seminarium, do kościoła zawsze chodziliśmy, ale Pan Bóg nie był kimś wyjątkowo ważnym w naszym życiu. Z Panem Bogiem nie rozmawiałem, jak z moim tatą, bo mój tato jak byłem zupełnie mały, zginął w wypadku, też umarł. Moja rodzina żyła krótko, ale intensywnie i wesoło. Ja już jestem rekordzistą, w ogóle przebiłem wszystkie rekordy w długości życia. Co prawda chodzę tanecznym krokiem, ale jeszcze żyję, w pewnym momencie, gdy mój brat zapadł na śpiączkę, to się okazało, że z tych wszystkich ważnych rzeczy w moim życiu, został mi tylko Pan Bóg. I tak bardzo go prosiłem o zdrowie dla mojego brata, ale mój brat jednak zmarł, Pan Bóg go powołał do siebie. No i wtedy w tej ciszy spotkałem Pana Jezusa.
bo albo z jednej strony mogłem się wkręcić w ciemność, że to niesprawiedliwe, albo z drugiej strony spróbować poszukać w tym wszystkim sensu. No i jak wcześniej mówiłem, bez Boga nie ma zbawienia. No to w Bogu cała nasza nadzieja na życie wieczne. Ja bardzo mocno wierzę w Pana Boga i postanowiłem realizować wszystkie moje marzenia w życiu. No więc też pomyślałem, że pójdę do seminarium, bo kiedyś chciałem spróbować. No więc się zapisałem. W tamtym czasie ja w ogóle nic nie wiedziałem o Kościele. Moi koledzy mieli pożegnanie, bo pracowali w Wesołym Miasteczku, koledzy z podwórka. No i pamiętam, że miałem pożegnanie razem z nimi, bo i tak wszyscy myśleli, że wrócę za tydzień albo za miesiąc. No i mnie żegnali do seminarium, myśląc, że wrócę i mając ze mnie trochę beka na osiedlu. A w ogóle myślałem też i chciałem iść też do franciszkanów, no bo mają kaptury. Mają kaptury, są bardziej spoko. A w ogóle miałem taki pomysł, że chciałem zostać bratem zielarzem. No, żeby gdzieś przy jakichś ziołach pracować w rolnictwie. No ale też ja jakoś zorientowałem, że to tak nie wygląda, żeby mnie przekierowali do ziół. No więc poszedłem do zwykłego seminarium, które mnie też zaczęło mocniej pociągać, bo sobie pomyślałem, jeśli chcę służyć Panu Bogu, to na maksa. A w moim wypadku to na maksa, to mi się wydawało właśnie do tych księży, o których nieraz tyle złych rzeczy słyszałem, a z drugiej strony przecież Jan Paweł II był księdzem diecezjalnym. Też taki mój ulubiony ksiądz z Wrocławia, ksiądz Orzechowski. Więc postanowiłem zaryzykować. No i odkryłem różne inne formy modlitw. Wymodliłem rzeczywiście, że to jest moja droga życia. No i jestem księdzem już 14 lat i w ogóle najpiękniejsza historia w moim życiu to właśnie, że mogę być księdzem. Jak ktoś mnie pytał, czy się stresuję na scenie, to nie za bardzo, ale przy ołtarzu, jakby to była sprawowana msza święta, to na maksa. Tak więc, no chwała Panu! Za to, że jest, że działa i że kocha. Jeśli jeszcze ktoś chciałby się podzielić świadectwem, to zapraszam. No to ja jeszcze jednego rapsa i zaraz tu koleżka i też koleżce dam płytę. No, kto by się podzielił świadectwem, to dostanie płytę, a jak nie, to co łaska dwie dychy mogę pylić. Ale uwaga, jeszcze jednego rapsa i za chwilę, kiedy ja mówię Jezus, wy mówicie Chrystus. Jezu! Jezu! Niech słyszą w niebie, niech słyszą w czystu. Ja mówię Jezus, wy mówicie Chrystus. Jezu! Jezu! Dobra, to będzie taka najprostsza modlitwa na cześć Chrystusa. I wszystkie ręce w górę, wszystkie ręce i w lewo i w prawo, w lewo i w prawo. I oddajmy chwałę Panu. I uwaga, kiedy ja mówię Jezus, wy mówicie Chrystus. Jezu, Jezu, ja mówię Jezus, wy mówicie Chrystus. Niech słyszą w niebie, niech słyszą w czystu. Ja mówię Jezus, wy mówicie Chrystus. Jezu, Jezu. Ja mówię Jezus, wy mówicie Chrystus. Niech słyszą w niebie, niech słyszą w czystu. Panie Jezu Chryste, Boże Święty, chodzę do kościoła, nie mam jeszcze renty ani emerytury. Mówią kościół dla starych, sury, stury. Jestem tym, który zawsze na relaksie, bo dużo na kolanach. Wierzę w Boga, mam jednego Pana. Jezus Chrystus, prawdziwy Król, zwyciężył grzecha, szatan ma ból. Jest cool być wierzącym, żadna wiocha. Bóg jest działa i bardzo kocha. I całej ziemi, a światu potrzeba wiary, nadziei, co przykre, słabe można zmienić, by prostymi były życia. Drogi kręte, módl się i czytaj Pismo Święte. W górę ręce i uwaga, kiedy ja mówię Jezus, wy mówicie Chrystus. Jezu, Jezu. Ja mówię Jezus, wy mówicie Chrystus. Niech słyszą w niebie, niech słyszą w czystu. Ja mówię Jezus, wy mówicie Chrystus. Jezu, Jezu. Ja mówię Jezus, wy mówicie Chrystus. Niech słyszą w niebie, niech słyszą w czystu. Panie Jezu Chryste, to przecież oczywiste. Jesteś Boże, mistrzem, królem, dobrym, miłosiernym, super i w ogóle. Bo jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Jezus Chrystus, prawdziwy Pan, nie ma innego w imię Ojca, Syna, Ducha Świętego, dlatego warto się modlić, wierzyć, z diabłem walczyć, czy nie wierzyć i respektować. Nie każde w duszy budować pozytywną jazdę. Klimat, łaskę każdym Bożym ruchem, Ojcem, Synem i Świętym Duchem. Miłość, pokój, prawdziwa wiara sprawia, że jest git i gra gitara. Więc warto robić hałas dla wielkiego Pana. 3, 4 i robimy hałas, uwaga. 3, 4, hałas! Dla Chrystusa to wszystko. I ręce w górę raz jeszcze. I uwaga, kiedy ja mówię Jezus, wy mówicie Chrystus. Jezu, Jezu.
Ja mówię Jezus, wy mówicie Chrystus. Niech słyszą w niebie, niech słyszą w czystu. Ja mówię Jezus, wy mówicie Chrystus. Jezu, Jezu. Ja mówię Jezus, wy mówicie Chrystus. Niech słyszą w niebie, niech słyszą w czystu. Mateusz, Łukasz, Marek i Jan ogarnęli ten fakt, że prawdziwy Pan Jezus Chrystus, Król nad królami. Bądź w porządku zawsze, nie tylko czasami. Z wiary łaską się przekonasz, jak przy kozacko. Wierzyć, ufać, czerpać siłę od Świętego Ducha. Zawsze jeszcze może być wspaniale. Jezus z nim, nadzieja prawdziwa, jeden jedyny. W osobach trzech, on przez krzyż zwyciężył grzech. Wielki Bóg w takim małym chlebie, jego ojczyzna jest wyższy. Zobacz, ciebie on też zaprasza tam. Uwierz, Chrystus to Pan, Pan. I dla Chrystusa jeszcze raz i uwaga. Ja mówię Jezus, wy mówicie Chrystus. Jezu, Jezu. Ja mówię Jezus, wy mówicie Chrystus. Niech słyszą w niebie, niech słyszą w czystu. Ja mówię Jezus, wy mówicie Chrystus. Jezu, Jezu. Ja mówię Jezus, wy mówicie Chrystus. Niech słyszą w niebie, niech słyszą w czystu. Ja mówię Jezus, wy mówicie Chrystus. Jezus! 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 Chwała Panu! Dość bądź świadectwo. Uwaga, Pan Jezus jest, naprawdę działa. Witam wszystkich. Jestem Szymon. Przyjechałem tu z Oazą z Piły. Mam 14 lat. Niektórzy sobie mogą pomyśleć, co taki 14-latek może im powiedzieć. No cóż, w moim życiu całkiem sporo się działo i przez to mogę nie wszystko powiedzieć, co się działo. Także z góry przepraszam za to. Ale mam nogi z galery, to normalnie. Chodziłem do kościoła, w sumie cały czas chodzę. Kiedyś chodziłem przez to, że po prostu rodzice mi kazali. Wiem, że bardzo dużo osób tak robiło. I po prostu dzisiaj widzę te błędy, które niektórzy rodzice popełniają wciąż, posyłając dzieci, bo tak, bez żadnego wytłumaczenia. Mniejsza, ale po prostu chodziłem tam, żeby się pokazać przed ludźmi praktycznie. Bez wiary, bez miłości do Boga. Dla mnie to było puste, po prostu. W pewnym momencie popadłem w zniewolenie. Już tam zniewolenie konkretnie seksualne. Kto wie, ten wie. Jest to bardzo trudne w dzisiejszych czasach, bo mam wrażenie, że w większości, tak jak niektóre zniewolenia, alkohol, narkotyki, to w większości czasem nie jest aż taki temat tabu, jak zniewolenie seksualne. I właśnie w tym jest problem. Popadłem w to zniewolenie. Ciągle się w nim pogłębiałem. Właśnie bez chodzenia do kościoła. I to praktycznie, gdy w pewnym momencie Chrystus mnie nie odkrył, w sensie, gdy Chrystus po prostu do mnie nie powiedział: ej, nie rób tego. Robimy to do dzisiaj. I w sensie do dzisiaj cały czas upadam, ale zdecydowanie mniej niż wtedy. Gdyby nie Chrystus, to dzisiaj nie wiem, gdzie bym był. Naprawdę, było straszne. W pewnym momencie po prostu zacząłem się trochę buntować przed rodzicami, że nie chcę chodzić do kościoła, nie chcę, bo nic po prostu tam nie czułem wtedy. Chodziłem do zwykłego kościoła diecezjalnego w Ujściu. I no, nie było to fajne. W sumie do dzisiaj chodzę, ale teraz już są troszeczkę inni księża, ale też jest, nadal wciąż jest słabo. W pewnym momencie, to było w wakacje, w pewnym momencie mama powiedziała, byłem mamę odprowadzić do mamy i tatę, bo oni jechali sobie na wakacje do Medjugorje. I mama w pewnym momencie mówi: słuchaj Szymon, spakowałam ciebie, jedziesz z nami. No i pojechałem. Może moje życie wtedy jeszcze aż tak się nie zmieniło, ale się zmieniło. Bo zacząłem wtedy chodzić do kościoła z chęci, a nie z przymusu.
Aczkolwiek też wciąż było w mojej głowie to, żeby pokazać się przed ludźmi, bo ujście to jest w końcu wieś. Chodziłem tam tylko dlatego, żeby się głównie pokazać przed ludźmi, że chodzę, że moja rodzina jest religijna i w sumie tylko dlatego. Pojechałem raz i za drugim razem, jak byłem rok później w Medjugorje, wtedy tknęło mnie coś takiego, że mój brat, Karol, ciągle mnie namawiał podczas tego wyjazdu do oazy w Pile, bo sam był jej członkiem. Ja myślałem, że to jest płytkie dosyć takie tam spotkania z ludźmi, jesteś się modlą, śpiewają. Co to w ogóle jest? Jakaś sekta normalnie. Ale po tym jednak się zdecydowałem, że jednak chociaż warto spróbować. I nie pożałowałem. Poszedłem tam i pierwszego dnia miałem taki natłok myśli, gdzie ja byłem po prostu przez ten czas, czemu mnie nie było u Boga, przy Bogu, że miałem wtedy lekkiego nieogara, słownie nieogara, który był też przytłumiony, nie też przytłumiony, ale spotęgowany tym, ile ja osób wtedy poznałem. Poznałem wtedy masakryczną ilość osób. Dla takiego chłopaka z wsi to jest bardzo ekscytujące wydarzenie, kiedy poznajesz aż taką liczbę osób w praktycznie jednym dniu. Wracając. Na oazie w Pile działo się całkiem sporo rzeczy, które mnie ukształtowały religijnie, duchowo i na przykład grupówki, bo wcześniej nie miałem okazji, żeby z kimś się po prostu podzielić tym, co u mnie jest, tym, co u mnie jest źle w życiu, tym, co mnie dotyka, a to było dla mnie wręcz ogromnym odkryciem, że mogę komuś to powiedzieć i to zostaje tylko w tym gronie. Było takie wow. No. Na jednej z grupówek Bo on ma mega ciekawe życie jak na 14-latka starych, bo już miał 21 jak kolega, bo jak ja 40, to kim ty będziesz, daleko dojdziesz. Szacuj, ziom, wielkie brawa. No, tak naprawdę nieważne ile ma się lat, ważne jak bardzo dojrzałe ma się serce, a Bóg działa w dojrzałym sercu, dlatego wielki szacun dla ciebie. Uwaga, teraz ja opowiem swoje świadectwo w rytmie rapu. To będzie takie moje osobiste świadectwo na temat Pana Boga, Jego istnienia. Beat klasyczny, taki osiedlowy, że kiedyś moi koledzy rapowali mnie, jak to się mówi, życie nie głaskało, nie raz, ziomeczku, nie raz. Uwaga, ręce w górę dla Chrystusa, w lewo, w prawo, w lewo, w prawo. Takie moje świadectwo spotkania z Chrystusem. Kuba 7-1, pierwsze pokolenie MC. Się zaczęło, nie wiem, było pięknie. Pewne, biskup i śródmieście. O, zawsze się modliłem w nocy we dnie. Jeszcze ten wypadek brat, tato umarł bardzo wcześnie. Rozmawiałem z Bogiem, bo widziałem, jest w niebie. Raczej nie ministran, dlaczego sam, nie wiem, w sumie intelektualista, PZ, król boiska. Mama wciąż czuwała cię po domu jak z ogniska. 90, ja i brat teatrut. Drugi komplet, tyle wolne rap, gra na stuka przy 3H, OMP, PWRD. Bóg to wie, jak mijaliśmy to cudzenie. Nie ruszałem tematu, sens powołania, łysy bani, hardy bagi, byłem biskup i ja brat, styczeń 2002. W lewo, w prawo, jaki cel? Pomyśl, dokąd idziesz, póki łapiesz ten. W lewo, w prawo, którą pójdziesz ścieżką? Miłość, dobro, piękno, życie jest. W lewo, w prawo, jaki cel? Pomyśl, dokąd idziesz, póki łapiesz ten. W lewo, w prawo, którą pójdziesz. Miłość, dobro, piękno, życie jest jedno. 7 tygodni śmiączki później brat umarł na rękach. Spotkanie z Bogiem na życiowych rekolekcjach. Szczyt piedestał w końcu Bóg u mnie zajął, gdy się wszystko posypało w ciszy serca. Żyj, kochaj, śmiało, dusza nieśmiertelna. Mimo tysięcy, ale mimo brak predyspozycji zaryzykowałem, Bóg mi wyjątkowo bliskim. Dał głęboką wiarę i poczucie sensu misji. Słyszałem pytanie, powiedz drab czy powołanie, co było pierwsze.
jedno drugie powiązane, idę pewnej ścieżki, Bóg jest wielki, wierz mi. Z tysięcy dramatu na kozaku zleszczy, znajdzie piękno w głębi. Nie ufaj tym pasom, Bóg siam nam ziarno, z którego plono pity. Dobro, szczęście, miłość, wieczność, szczyty. I uwaga, ręce w górę dla Pana! W lewo, w prawo, jaki cel? Pomyśl, dokąd idziesz, póki łapiesz ten. W lewo, w prawo, którą pójdziesz ścieżką? Miłość, dobro, piękno, życie jest jedno. W lewo, w prawo, jaki cel? Pomyśl, dokąd idziesz, póki łapiesz ten. W lewo, w prawo, którą pójdziesz ścieżką? Miłość, dobro, piękno, życie jest jedno. Dobra? Uwaga! A ciekawe, czy będziecie umieli dokończyć ten refren? Staraj się podjąć decyzję mądrą, odrzuć zło, wybieraj! Dobro, ale tam jakaś inteligentna niewiasta siedzi. Uwaga, wszyscy głośno, dobro! Staraj się podjąć decyzję mądrą, odrzuć zło, wybieraj! Wszystko możesz, ale czy wszystko wolno, odrzuć zło, wybieraj! Czysto propagandowy kawałek o tym, żeby wybierać dobro, a nie kłaniać się złu. Staraj się podjąć decyzję mądrą, odrzuć zło, wybieraj! Wszystko możesz, ale czy wszystko wolno, odrzuć zło, wybieraj! Odrzuć zło, wybieraj! Odrzuć zło, wybieraj! I uwaga, hip-hop to muzyka taneczna, więc wszyscy się ruszają, wszyscy tańczymy. Uwaga! Na cześć Pana! Są wakacje! Jest czas łaski! Staraj się podjąć decyzję mądrą, odrzuć zło, wybieraj! Wszystko możesz, ale czy wszystko wolno, odrzuć zło, wybieraj! Staraj się podjąć decyzję mądrą, odrzuć zło, wybieraj! Wszystko możesz, ale czy wszystko wolno, odrzuć zło, wybieraj! I wszystkie ręce w górę, Chrystus jest Królem, Chrystus jest Panem, na wieki wieków, amen. Ręce w górę, On jest Królem, On jest Panem. Życie, codzienność, brakuje tchu, odnajdź to miejsce, gdzie mówi sam Bóg. Dziś coraz bardziej potrzebne tak często, z góry wsparcie, przyznaj otwarcie. Istota ludzka jest tak skonstruowana, że chce kochać, być kochana, obraz Pana, zobacz. Wyryty w duszy, potrzeba dobra, tego nikt nam nie zagłuszy. Staraj się podjąć decyzję mądrą, odrzuć zło, wybieraj! Wszystko możesz, ale czy wszystko wolno, odrzuć zło, wybieraj! Staraj się podjąć decyzję mądrą, odrzuć zło, wybieraj! Wszystko możesz, ale czy wszystko wolno, odrzuć zło, wybieraj! Wszystkie ręce w górę, Chrystus jest Królem, Chrystus jest Panem, na wieki wieków, amen, oddaj Mu Panu chwałę. On jest Królem, On jest Panem, ręce w górę. Staraj się podjąć decyzję mądrą, odrzuć zło, wybieraj. Wszystko możesz, ale czy wszystko wolno, odrzuć zło, wybieraj. Czasy szybkie, ej, mów co chcesz, dobra, piękna wiary. Duszy swej chcesz, ważny jest nasz wewnętrzny pokój. Myśli przy Bogu jak najczęściej lokuj. Nie stój z boku, toczysz różne walki. Są piękne momenty, ale są też upadki. Nasz zadatki, by nie być tchórzem, powtórz sobie za świętym Mateuszem. Rozdział 5 i kazanie na górze. Błogosławieni idący za Chrystusem. Warto tak żyć, by nie być lamusem. Mieć czystą duszę, no i piękne wnętrze. Chodzą po ziemi, ty wybieraj co lepsze. Ilekroć się pomodlisz, wygrałeś. Staraj się podjąć decyzję mądrą, odrzuć zło, wybieraj! Wszystko możesz, ale czy wszystko wolno, odrzuć zło, wybieraj! Staraj się podjąć decyzję mądrą, odrzuć zło, wybieraj! Wszystko możesz, ale czy wszystko wolno, odrzuć zło, wybieraj! 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 Dobra, tutaj teraz zarapuję taki kawałek, który kiedyś rapowałem 8 lat temu i jeden gościu siedział, mówi: ty, dobry beat, dobry beat. No, a ja tak trochę na spontanie wtedy, no więc, bo byłem, jak już mówię, tak zaangażowany mocno w to kapłaństwo w szpitalu i kawałek będzie taki uwielbieniowy. Ja będę mówił królów król, a wy mówcie panów pan. Królów król! Królów król! Królów król! Królów król! W ogóle w refrenie pojawi się taki zakonnik, klaretyn, który tutaj kiedyś miał koncert w 2010 roku chyba. No bo my już takie zgredy jesteśmy i on został proboszczem w Płocku. Jakby ktoś z was kiedyś był w Płocku, to można zobaczyć, on tam jest proboszczem i sprawdza, czy rynny działają,
No jego życie stało się takie dziwne, nie? Że sprawdza rytmy. To on tam w refrenie będzie śpiewał o wolności. I uwaga, ja będę mówił królów król, a wy mówcie panów pan. Królów król! Królów król! Królów król! I to jest o Jezusie Chrystusie, który jest panem, który jest królem. I uwaga, ja będę mówił Bóg jest, a wy mówcie działa. Bóg jest! Bóg jest! Bóg jest! Bóg jest! Dobra, to też cześć, na cześć Chrystusa. I uwaga, to będzie kawałek uwielbieniowy, w którym podziękujemy Jezusowi za ten czas, tu i teraz, za to, że możemy być przy Nim, za to, że On jest z nami, że chce być z nami. I uwaga, podnieście obie te ręce do góry, zamknijmy oczy i podziękujmy Jezusowi. Uwaga, Bóg jest, działa! Bóg jest! Bóg jest! Bóg jest! Bóg jest! Bóg jest! Jezus Chrystus, wolności król, pokonał śmierć i pokonał ból to. Krów król i panów pan, każdą z ran, przez swój grzech drążysz sam. On kocha wolność i miłość, to Boża droga dana tobie. Jeśli nawet w grzechach koniec, wierz mi, to jeszcze nie koniec. On na krzyżu rozłożył błonie. Pomyśl człowiek, Jezus płacił grzechów dług. Dzięki łasce masz wiele dróg. Dał ci Bóg możliwości, zobacz, wielu chce miłości, chce wolności w matki nałogu. Prawdziwa wolność Bogu. Królów król, panów pan. Królów król, królów król. 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 Bóg jest, działa. Bóg jest, działa. Bóg jest, działa. Bóg jest. Bóg jest. Królów król, panów pan. Królów król, królów król. Królów król, królów król. Królów król, królów król. Królów król. Podnieśmy obie ręce do góry i uwielbimy Pana Jezusa, który jest, działa i bardzo mocno kocha. Za to, że możemy tu być. Za to, że On tak mocno nas kocha. Że chce naszego zbawienia. Tylko On. Jest to w Tobie, jest to we mnie. Każdy chce żyć suwerennie. Niezmiennie, tylko z Panem. Dzięki Boże zmartwychwstałeś, Ty wygrałeś. W Twoich planach, w Twoich ranach prawdziwa wolność zapisana. Uwaga, miejmy ręce w górze i podziękujmy Chrystusowi za naszych bliskich, za naszych rodziców, za nasze rodzeństwo, jeśli je mamy, za tych wszystkich, którzy nas doprowadzili do Chrystusa. Dziękujemy Ci, Panie. Tylko On, Jezus Chrystus. Dlatego w sercu podziękujmy Jezusowi za to, że jest, że nas kocha, że chce, byśmy byli zbawieni, bo pokonał śmierć. Pokonał grzech, jest potężniejszy niż wszystkie grzechy. Tylko On, Król w Król i Pan w Pan. I uwaga, uwielbimy Chrystusa i wszyscy skaczą. Król w Król! 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 Królów 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 król! Dobra, teraz będzie na cześć Matki Bożej. Nie wiem, czy mi się uda to zarapować. Wymyśliłem taki kawałek. Na cześć naszej ukochanej mamy, która jest w niebie. Ciemne, złe, jakie ma znaczenie? Jedno wiem, mamy mamę w niebie. Mamy mamę w niebie. Mamy mamę w niebie. Ciemne, złe, jakie ma znaczenie? Jedno wiem, mamy mamę w niebie. Mamy mamę w niebie. Mamy mamę w niebie. Przecież Cię znam z obrazka nad łóżkiem. Tyś wszystko naj, otuchą, ratunkiem, oparciem, darem w tym, co trudne. Cenne, święte mam wryte w serce, ręce, co tulą. Jesteś tą, którą pierwsza przed Bogiem. Wychodząc w drogę, obrałem Ciebie za swoją patronkę. Idziesz ze mną i jesteś tą jedną, najpiękniejszą, piękną. Więc biorę różaniec, oddaję czas mamie. I ręce w górę do naszej mamy w niebie.
Ciemne, złe, jakie ma znaczenie? Jedno wiem, mamy mamę w niebie. Mamy mamę w niebie. Mamy mamę w niebie. Ciemne, złe, jakie ma znaczenie? Jedno wiem, mamy mamę w niebie. Mamy mamę w niebie. Mamy mamę w niebie. Ciemne, złe, jakie ma znaczenie? Jedno wiem, mamy mamę w niebie. Mamy mamę w niebie. Mamy mamę w niebie. Dobra, mamy mamę w niebie. Chwała Panu za naszą mamę, która jest i kocha i działa. Mamy mamę w niebie. W ogóle przyznam się szczerze, że nie umiem w ogóle śpiewać prawie. Nawet mi w seminarium straszyli, że jak pójdziesz, Kuba, na pogrzeb, to nie śpiewaj, bo popsuje to atmosferę, albo zdołuje ludzie jeszcze bardziej, albo będą mieli bekę. Tak więc nie śpiewaj. A w ogóle kiedyś się wkręciłem na scenie, że umiem śpiewać, no i to później nie brzmiało. Albo kiedyś spróbowałem się zautotunować, bo to, że się nie umie śpiewać, nie jest przeszkodą. No ale jestem tak zachrypnięty, jakbym jarał szlugi z 20 lat, a to nieprawda, tylko po prostu, no, za dużo się darłem. No i teraz mam tak zachrypnięty głos, że jak się zautotunuję, to już w ogóle. Dlatego, no, tak to brzmi. Dobra. To dalej na chwałę Bożą. Póki Pan Bóg daje zdrowie, siły, to trzeba Go wychwalać tańcem, wszystkimi możliwymi metodami, sposobami. Więc wszyscy skaczą w górę dla Chrystusa, ręce w górę! I wszyscy skaczemy, wszyscy się ruszamy, chwała Panu! I wszystkie ręce w górę! Chrystus jest Królem, Chrystus jest Panem! Na wieki wieków, amen! Oddajmy Panu chwałę! On jest Królem, On jest Panem! Wszystkie ręce w górę! Chrystus jest Królem, Chrystus jest Panem! Na wieki wieków, amen! Oddajmy Panu chwałę! On jest Królem, On jest Panem! Jako osoba duchowna, słowo daje w imię dobra, wielkość Boga warto poznać, stanowika. Forma zaproszeniem, by sumienie w stronę dobra porwać. Nie hasztagi, bez bragi, w centrum uwagi Jezus Chrystus kocha, błogosławi nas. Największy z mistrzów, pierwszy z altruistów, Bóg wielki, niepojęty, cała masa świętych. Żyjemy w czasach, gdzie ciskają Juda, za Judasa, przepraszam, ponad sferą ludzką. Przede wszystkim bóstwo, tłusto, wierzyć Boga, próbować zdefiniować, czym ta przygoda, duchowa droga, autentyk, konkretny nim. Nie jest święty, elementy nawrócenia. Dzięki Chrystusowi mamy niebo otwarte. Dzięki za tę łaskę na relaksie. Dzięki, że jesteś, to jest faktem. Dzięki naprawdę, że leczy ze zmartwień. Dzięki Chrystusowi mamy niebo otwarte. Dzięki za tę łaskę na relaksie. Dzięki, że jesteś, to jest faktem. Dzięki naprawdę, że leczy ze zmartwień. Weź sumienie pod głos, nim czekasz prosty, bez zagwozdki, ty mistrzowskich, boskich, taka łaska. Chodzi o to, by wzrastać, celem zajawka na miastka, czym wiarę na maksa, pasja. Nie bądź czerwy, zwycięski najlepszy, przy Bogu zwycięski, może być nawet ktoś kiepski. Ten styl live, motyw, ducha, te teksty, więc bije stereotyp, koty. Młode wilki bez napinki, synki, kwestią chwilki, światem. Niebo otwarte skarbem, nie chodzi tu o rangę, o sudanne prawdę. Chcę za świętym Pawłem gościć dobrą nowinę, słowem, czynem, Boże imię. Jeszcze raz przypomnę, w zwariowanym świecie pomyśl, co w życiu istotne. Dobre, Boże święte, dbają ducha formę, bo wierzyć jest pięknie. Dokładnie tak. Dzięki Chrystusowi mamy niebo otwarte, dzięki za tę łaskę na relaksie. Dzięki, że jesteś, to jest faktem. Dzięki naprawdę, że leczy ze zmartwień. Dzięki Chrystusowi mamy niebo otwarte, dzięki za tę łaskę na relaksie. Dzięki, że jesteś, to jest faktem. Dzięki naprawdę, że leczy ze zmartwień. Staraj się podjąć decyzję mądrą, odczuć zło, wybieraj. Wszystko możesz, ale czy wszystko wolno? Odczuć zło, wybieraj. Staraj się podjąć decyzję mądrą. Odczuć zło, wybieraj. Wszystko możesz, ale czy wszystko wolno? Odczuć zło, wybieraj. Odczuć zło, wybieraj. Odczuć zło, wybieraj. Odczuć zło, wybieraj. Ej, dobra, teraz będzie kawałek, bo ja mam takie nieraz rozkojarzenia. O, będzie kawałek o pokusach. A ja się przyznam, miałem taką pokusę, idę sobie w Warszawie, koło Pałacu Kultury, Nauki, no ten taki duży budynek. No i idę, sutannie, idą tam ode mnie z parafii, ekipka, idziemy. Nagle pojedzie jakiś samochód na pobocze, odkręca się szybka,
No i wystaje taka głowa, no i mi ciśnie. Ksiądz, tam, wy czarni w ogóle. Ja stoję tak, patrzę, w lewej ręce mam ogryzek. No i generalnie wymarzona sytuacja, jako że pochodzę z osiedla, tak więc trzymając w ręku ogryzek, widzisz, że typ ci ciśnie, no to ja już się szykowałem do rzutu. Ale ten gościu wyraźnie zauważył, że już chce w niego przycelować tym ogryzkiem, no i jakoś już tak się wzdrygnął, jakby wyczekiwał, żeby rzeczywiście zgarnąć tym ogryzkiem. I wiecie co? Wtedy Duch Święty zadziałał. Jak się zastanawiałem kiedyś, co to jest dar rady, no to wtedy był ten dar rady i na szczęście to, że jestem księdzem, że już znam Pana Jezusa, przynajmniej mam taką nadzieję, to udało mi się, że zamiast tej lewej ręki jakoś ją powstrzymałem, w duchu się pomodliłem i zauważyłem, że temu kolesiowi zrobiło się mega wstyd. No i nie przycelowałem go tym ogryzkiem. No, to takie moje pokusy. No i takie różne sytuacje. Właśnie o tym będzie kawałek, dobra? O pokusach. No, różne mamy pokusy. Ja mam takie, między innymi. Spokój, luz, typie ogarnę wiara, Bóg, działają zacnie, spokój, luz. Spokój, luz, typie ogarnę wiara, Bóg, działają zacnie, spokój, luz. Ręce w górę dla Chrystusa, spoko, luz, typie ogarnia wiara, Bóg, działają zacnie, spoko, luz, tak, no właśnie się modlę, tańczę, ej. Spoko, luz, typie ogarnia wiara, Bóg, działają zacnie, spoko, luz, tak, no właśnie się jaram kapłaństwem bardziej. Sutan na czapka, w ręce mam Biblię, dwa parawka, git, tak co myślę, jak to słowo prowadzić życie i nieść na ulicę, gites. Pyta ktoś ziomków, po co ten kościół, po co ci księża, prosto z mostu zło dobrem zwycięża. Pamiętaj, Bóg jest, działa w sakramentach, jest tak i smut z nim, kozak w opór, istota w tym, moc w Bogu, zawsze na maksa, nigdy po troszku, dobrem się modlić. Po prostu, tłumaczę z Grece, się głupio patrzy. Lubię być księdzem, świat wiary ważny, styl kozacki, wierzyć jest pięknie, pewne, wiesz, że będę z nim. Spoko, luz, typie ogarnia wiara, Bóg, działają zacnie, spoko, luz, tak to właśnie się modlę, tańczę. Spoko, luz, typie ogarnia wiara, Bóg, działają zacnie, spoko, luz, tak to właśnie się jaram kapłaństwem bardziej. Mówią mi w szkole, bądź nowoczesny, bez rekolekcji. Robimy event, bez wszystkich świętych, wolimy dynię. Minie, Kuba, wychodzi z gret i dobrze jest. Kiedyś się śmiałem, teraz już nie. System, bo tu przy Bogu, tu najlepiej jest. Minie, okej. Z ogryzkiem, że jestem księdzem, wychodzi z pyskiem. Z kim nie rzucę, nie chcę, wolę modlitwę, typie. Idzę, miewam pokusy te czasem, a jakże. Rozliczyć leszczy, kiedyś jak dawniej, stoję w sutannie. Jo, nie brak humoru, honoru, mam w opór. Nie brak rezonu z powodu, że w Bogu, bez pasów wrogu, w duchu pokoju. Kuba, ksiądz, pozytyw ziomu, spoko, luz, typie ogarnę wiara, Bóg, działają zacnie, spoko, luz, tak, no właśnie się jaram kapłaństwem bardziej. Spoko, luz, typie ogarnę wiara, Bóg, działają zacnie, spoko, luz, tak, no właśnie się modlę, tańczę. Spoko, luz, typie ogarnę wiara, Bóg, działają zacnie, spok, luz, tak, no właśnie się jaram kapłaństwem bardziej. Spoko, luz, typie ogarnę wiara, Bóg, działają zacnie, spoko, luz, tak, no właśnie się jaram kapłaństwem bardziej. Spoko, luz, typie ogarnę wiara, Bóg, działają zacnie, spok, luz, tak, no właśnie się modlę, tańczę. Spoko, luz, typie ogarnę wiara, Bóg, działają zacnie, spoko, luz, tak, no właśnie, się modlę, tańczę. Spoko, luz. Dobra, działa Bóg. Ej, uwaga, Pan Bóg jest i rzeczywiście działa. Życzę wam wszystkim, byście go doświadczali w sakramentach, w Eucharystii. Jako ksiądz mam tego fuksa, że mogę być bardzo, bardzo blisko Pana Jezusa. A właśnie przez sakramenty święte. No i polecam, byście go doświadczali i spotykali tam, bo rzeczywiście można. Uwaga, i w ogóle Bóg jest taki mega, że go nie widać jak kolegę, koleżanka, ale jest, działa i bardzo mocno kocha. Teraz będzie kolejny kawałek propagandowy. Kiedyś myślałem, jak byłem w seminarium, że to się nie da rapować w ogóle od Pana Boga. Ja taki jestem, taki trochę nadpobudliwy za ADHD i w ogóle, więc nigdy mi się nie udawało rapować jakichś patosów i tak dalej. No i zauważyłem 10 lat temu taki rap w Stanach Zjednoczonych, no i ułożyłem taki kawałek o Piśmie Świętym. W ogóle on jest w podręczniku chyba do 7 klasy. I uwaga,
Uwierz, życie jest pięknym momentem, człowieku, czytaj Pismo Święte. Uwierz, życie jest pięknym momentem, człowieku, czytaj. Pytaj, czytaj, weź do ręki żywe słowo, te święte księgi. Do wyprostowania są drogi kręte, człowieku, czytaj. Ej, czy komuś kiedyś pani katechetka na katechezie to puszczała? Nikomu? Na serio nigdy nikomu? O Piśmie Świętym, jak puszczę muzyczkę, o komuś puszczała. Ktoś nie mówił z katechetów, że jak jest niegrzeczna klasa, no to puszczali właśnie ten kawałek. Dobra, to ja zapuszczę i może ktoś się skapnie, że słyszał to kiedyś na religii. I to będzie o Piśmie Świętym. I ręce w górę wszyscy, yo! I uwierz, życie jest pięknym momentem, człowieku, czytaj! Uwierz, życie jest pięknym momentem, człowieku, czytaj! Pytaj, czytaj, weź do ręki żywe słowo, te święte księgi. Do wyprostowania są drogi kręte, człowieku, czytaj! Człowieku, czytaj! Człowieku, czytaj! Teoria Darwina, Adam i Ewa. Powiedz, jakie były skutki rozmnożenia chleba. Kto pójdzie do nieba? Powiedz, czy znasz historię podróży Pawła? Jak należy walczyć z pokusami diabła? Po co te wszystkie plagi egipskie? Ewangelia Łukasza. Dlaczego Chrystus kazał przepraszać 77 razy? Czy przykazania to tylko zakazy? Jakie życiowe prawdy niesie przypowieść o synu marnotrawnym? No i dlaczego Bóg naucza? Kochaj bliźniego jak swego brata. Czy w apokalipsie jest faktycznie data? Masz problem, człowiek, przestań się dziwić. Wszystkie odpowiedzi są zawarte w Biblii. Ręce w górę wszyscy, uwaga! I w lewo i w prawo, w lewo i w prawo, w lewo i w prawo, w lewo i w prawo. Uwierz, życie jest pięknym momentem, człowieku, czytaj! Uwierz, życie jest pięknym momentem, człowieku, czytaj! Pytaj, czytaj, weź do ręki żywe słowo, te święte księgi. Do wyprostowania są drogi kręte, człowieku, czytaj! Człowieku, czytaj! Człowieku, czytaj! Słowa Bożego, każdy jeden wers przekazuje tą prawdę, że życie ma sens, jest serio piękne. Dlatego warto czytać Pismo Święte, odkryj prawdę. Słowo po słowie zmienia się świat, ale nie zmienia się człowiek. Chciwość pycha, egoizm, draństwo, żywe słowo Boże. Oto lekarstwo na choroby duszy. Każde wariactwo leczyć można. Czytaj Biblię, nie tylko na Wigilię. Tylu wierzących, a dzieci prawdziwi, szczęśliwi. Znaczy, błogosławieni, to przykre, słabe. Można zmienić, by prostym im były życia drogi kręte. Otwórz módl się i czytaj Pismo Święte. I uwaga, wszyscy w górę ręce! I uwierz, życie jest pięknym momentem, człowieku, czytaj! Uwierz, życie jest pięknym momentem, człowieku, czytaj! Pytaj, czytaj, weź do ręki żywe słowo, te święte księgi. Do wyprostowania są drogi kręte, człowieku, czytaj! Człowieku, czytaj! Człowieku, czytaj! W sumie dla Peki o istnienie Boga zapytałem kiedyś dzieci, chyba pierwsza klasy. Stała dziewczynka, mówi, ksiądz nas obraził, bo to oczywiste. Skoro jestem ja, ty, drzewa i liście. Istnieje logiczne, apologetycznie, wykład dla starszych. Dla mnie ciekawie jedno pytanie słuchaczy. Przepraszam, mogę wyjść? Się załatwić, po co podejmować więc trudne tematy? Ludzie seriale wolą, pamiętniki z wakacji. Temat modlitwa, Bóg, zwykłe rycie bańki. Trudna mowa, ej, spoko na luzaku. Tak miał święty Paweł przy aeropagu. Pytania, modlitwa, nie bądź kto pyta. Ej, uwierz, życie jest pięknym momentem, człowieku, czytaj! Człowieku, czytaj! Człowieku, czytaj! Uwierz, życie jest pięknym momentem, człowieku, czytaj! Człowieku, czytaj! Człowieku, czytaj! I wszystkie w górę ręce, Chrystus Królem, Chrystus Panem, na wieki wieków, amen. I uwierz, życie jest pięknym momentem, człowieku, czytaj! Człowieku, czytaj! Człowieku, czytaj! Dobra.
Ej, jeszcze może jakiś jeden se zarapuje, albo w ogóle już nie będę rapował. Cały festiwal Spotkanie Młodych przed wami. Życzę wam wielu wspaniałych duchowych przygód. Ej, w ogóle, ktoś do mnie dzwoni, chyba ode mnie z parafii. Ja, ej, mogę sobie zrobić fotkę? Bo ja naprawdę jestem normalny ksiądz. I mam nadzieję, że nie łapię się w tej grupie, co tu kolega mówił, co ma 14 lat, że wśród tych drętwo nudnych. Ale chodzi o to, że w żadnym kościele, w żadnej parafii nie ma tak, żeby się nic nie działo. Bo jest Pan Jezus. Chociaż mam nadzieję, że akurat nie zamulam, staram się być normalny ksiądz. Ej, tylko że ja mam wszystko takie vintage, stare. Ej, może ktoś by mi zrobił fotę. Albo sam, tylko nie wiem, czy ja ogarnię. Czekajcie. O, dobra. Ej, podnieście ręce do góry. O, dzięki, ziom. Ja mówię Jezus, wy mówicie Chrystus. Jezus! 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 Ej, czekajcie, jeszcze sobie filmik ciachnę. Dobra, to czekajcie, co by tu powiedzieć? A, mamy króla... Chrystus królem, Chrystus Panem. Amen! Aleluja. A kiedyś w ogóle zrobiłem coś takiego. Ja mówię Jezus, wy mówicie Chrystus. Chrystus, a wszyscy. Dobra. To czekajcie, teraz będzie tak. Mamy siłę, mamy wiarę. Chrystus królem, Chrystus Panem. Amen! Aleluja. Dobra. Czekajcie, czy to mi pyknie. Mamy siłę, mamy wiarę. Chrystus królem, Chrystus Panem. Amen! Aleluja. Mamy siłę, mamy wiarę. Chrystus królem, Chrystus Panem. Amen! Aleluja. Elo, elo. Zarypisty filmy. Dobra, zapal. Zapal. Ja myślę, że nie puścimy tak łatwo. Jakiś bisik się chyba należy. W zależności od tego, jak głośno będziecie teraz prosili o ten bis, to... O, wszyscy proszą. Jeszcze sobie jednego rapsa śmignę. Święty Franciszek! Ulegamy! Święty Franciszek! Ej, dobra. Ej, wiecie co? W ogóle ja mam ziomków franciszkanów i oni do mnie tak. Ty, Kuba, słuchaj, na poważnie. Mam bardzo ważny temat kawałka rapowskiego, ale na poważnie. Ja się pytam, jaki? No, święty Franciszek. No i zawsze, bardzo ważny temat kawałka rapowskiego. Jaki? Święty Franciszek. No najważniejszy. Muszę ogarnąć coś o świętym Franciszku, no bo kozacki święty. Ej, dobra, to będzie o kościele. To jest ten kościół, to jest ta droga, która prowadzi do jedynego Boga. To jest ten kościół, to jest ta droga, która prowadzi do jedynego Boga. To jest ten kościół, to jest ta droga, która prowadzi do jedynego Boga. To jest ten kościół, to jest ta droga, która prowadzi do jedynego Boga. Dobra, teraz będzie kozacki beat. O ten, co leciał przed chwilą, taki był konkurs. Hot 16, już ileś lat temu też pierwszy. To jest ten kościół, to jest ta droga, która prowadzi do... To jest ten kościół, to jest ta droga, która prowadzi do... To jest ten kościół, to jest ta droga, która prowadzi do... To jest ten kościół, to jest ta droga, która prowadzi do... I uwaga, i wszyscy się ruszają, wszyscy tańczą. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, spoko luz, no to już, no to dziak, bez kitu. Dla mnie koncyk syn, to ten list do Hebrajczyków, tytuł, mózg, krótki komentarz pod złotuściutkiego bitu. Ewangelizacja, modlitwa to gwarancja, wiara, Bóg nie puste hasło, czyny ponad deklaracją, pasją ksiądz, nie polityk, od ducha ulepieni. Bo to te bity plus prawdy Ewangelii, po kolei uczynki dbają rozwój ambicji. Czy serio dziś sztuką jest dobra, że ci wykpić masz? Golgota piknik przede wszystkim, sypki. Dam cię dobro, szanuję światopogląd, lecz też szanuj mój czarny oryginalny strój. Ciskają instytucją ponad sferą ludzką. Przede wszystkim bóstwo, tłusto wierzyć w Boga. Próbować definiować, czym ta przygoda duchowa droga. Autentyk, konkretny nikt nie jest święty. Elementy nawrócenia, modlitwa, rachunek sumienia. Zmieniać się w imię miłości. Bo to ten pościg wejść w sumie nie podgłośni. Górę ręce wszyscy dla Chrystusa. Jo, w lewo i w prawo, w lewo i w prawo. I oddajmy chwałę Panu. Jesteśmy kościołem. To jest ten kościół, to jest ta droga.
która prowadzi do... To jest ten kościół, to jest ta droga, która prowadzi do... To jest ten kościół, to jest ta droga, która prowadzi do... To jest ten kościół, to jest ta droga, która prowadzi do... Weź sumienie pod głośnik, przekaz prosty, bez zagłoski, styl mistrzowski, boski, taka łaska. Chodzi o to, by wzrastać celem, zajawka na miastka, czym wiarę na maksa, pasja. Nie mądrzerstwy, zwycięski najlepszy, przy Bogu zwycięski, może być nawet ktoś kiepski. Ten styl live, motyw wedle ducha, te teksty, więc bijak stereotyp, koty. Młode wilki bez napinki, synki, kwestią filmki, świat tym, to co warte, faktem. W górę ręce wszystkie! Nie chodzi tu o rap, grę o sutannę, prawdę, chcę za świętym Pawłem głosić dobrą nowinę, słoweczynem Boże imię, jeszcze raz przypomnę. W zwariowanym świecie pomyśl, co w życiu istotne, dobre, Boże święte, dbaj o ducha formę, wierzyć jest pięknie. To jest ten kościół, to jest ta droga, która prowadzi do... To jest ten kościół, to jest ta droga, która prowadzi do... To jest ten kościół, to jest ta droga, która prowadzi do... To jest ten kościół, to jest ta droga, która prowadzi do... Kiedy ja mówię Jezus, wy mówicie Chrystus, Jezus, Jezus. Kiedy ja mówię Jezus, wy mówicie Chrystus, Jezus, Jezus. I po co to wszystko dla Jezusa? Po co to wszystko? Po co to wszystko? Po co to wszystko? To jest ten kościół, to jest ta droga, która prowadzi do... To jest ten kościół, to jest ta droga, która prowadzi do... Która prowadzi do... Która prowadzi do... Chwała Panu! Brawa dla Chrystusa! Bóg zapłać! Bóg zapłać! Bóg zapłać! Bardzo serdecznie dziękujemy, ksiądz Jakub Barczak! Jak wam się podobało, to zróbcie to, ale głośniej! A jak wam się bardzo podobało, to jeszcze głośniej! Bóg zapłać! Bóg zapłać. Słuchajcie, nie żegnamy się jeszcze z księdzem Jakubem, dzięki wielkie. Ksiądz Jakub zostaje z nami do jutra, będzie uchwytny, będzie uczestniczył z nami w nabożeństwie pewnie, ale też jutro wygłosi do nas konferencję razem z panią Elą Piwowar. Razem będą do nas mówili, także nie żegnamy się, tylko mówimy do widzenia. Jakaś zajawka na wieczór, na jutrzejszą konferencję? Jakieś słowo inspiracji na jutro? A w ogóle ta pani, z którą będę miał konferencję, jest mega. Ej, w ogóle czemu zaprosiliście taką fajną panią? My tylko nie, takie naprawdę, znamy, my tylko takich ludzi. Ja tak mówię, no, żebym ja sam nie przymulił, to jeszcze żeby kogoś zaprosić, ale zaprosili tak mega gościa, że... No. Jest to prawdą, także to już zapowiedź i spoiler jutrzejszego dnia. Dzięki. Jeszcze raz wielkie brawa, dzięki wielkie. Zapłać. I do zobaczenia na tej scenie. Zapłać. Słuchajcie, słuchajcie, jest czas hałasu, jest czas mówienia, a potem jest co? Czas słuchania. Żeby usłyszeć kogoś, co potrzeba? Ciszy. Właśnie. W ciszy mówi Pan. W ciszy mogę usłyszeć na przykład brata Piotra, który może chce mi coś powiedzieć teraz. Ej, sorry, tylko ja coś powiem, że tak się wtrącę. No bo, no wiecie, generalnie, żebym sobie mógł jakiś klipon zrobić, albo płytę wytłoczyć, to ja chętnie rozdam, jakby nie wiem, co bym rozdał. Ale jakby ktoś chciał, to też można za co łaska dwie dychy, no to... Kozackie cztery płyty nagrałem, to jakby ktoś chciał, no to tutaj dawajcie znać. Elo, elo, 520, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen.